od momentu, kiedy się rozpoczął konflikt na Ukrainie, rozpoczęliśmy pracę wspólnie z Radą Miasta na temat budżetu, na temat przewidywania tego, co się w najbliższym czasie może wydarzyć. Od początku roku widzimy już dosyć mocny wzrost cen gazu, wzrost cen energii. Również działania wojenne spowodowały, że te ceny szybują w górę. Rośnie inflacja, a przede wszystkim ceny materiałów budowlanych bardzo mocno idą do góry. Ceny mas bitumicznych, asfaltów idą blisko 100% do góry. I od pewnego czasu mamy już informację, że firmy wykonawcze, które na terenie miasta realizują inwestycje, występują do nas z informacją o roszczenia, o wzrost kosztów realizacji inwestycji. Mamy świadomość tego, że takie koszty będą konieczne do poniesienia, przede wszystkim dlatego, że no właśnie jest ten niebywały wzrost cen, że brakuje ludzi. W związku z tym też firmy zgłaszają się do nas z informacją, że inwestycje zostaną przesunięte w czasie. W związku z tym chcemy przewidzieć pewne rzeczy do przodu. Chcemy wspólnie wypracować pewną rezerwę, która da nam możliwość spokojnego dokończenia realizacji inwestycji. W związku z tym wspólnie po tygodniowych pracach zdecydowaliśmy o trzech bardzo istotnych rzeczach. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy rezygnujemy z budowy węzła przesiadkowego. To jest duża inwestycja za ponad 42 miliony złotych. Inwestycja dofinansowana dwoma funduszami, bo z jednej strony jest to przebudowa ulicy Dworcowej, gdzie mamy 7,5 miliona dofinansowania i budowa węzła przesiadkowego, gdzie jest ponad 13 milionów dofinansowania. Te dofinansowania nie zmarnują się, bo z jednej strony z ulicy Dworcowej będziemy mogli te środki przeznaczyć na realizację i zwiększenie dofinansowania do ulicy Chrobrego, która jest w fazie realizacji. Tam mamy finansowanie na poziomie dzisiaj 69%, a możemy do 85%. Jesteśmy już po rozmowach z instytucjami, które te środki nam przyznają, że możemy takich zmian dokonać. W związku z tym zwiększymy poziom dofinansowania tam, jak również zwiększymy poziom dofinansowania na CESiBie. Tam już widzimy wzrost kosztów. W związku z tym te pieniądze realnie ponad 42 miliony złotych zostają w budżecie. Zamrażamy na razie na okres, myślę, że 2-3 miesięcy, realizację zadań z budżetu obywatelskiego, tych zadań, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Dlatego, że musimy poczekać na ustabilizowanie sytuacji. Dzisiaj jest duża niepewność, w związku z tym te zadania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte, na razie zostają zamrożone. Możliwe, że w okolicach maja, czerwca do tych zadań wrócimy. Pozostałe inwestycje nie są zagrożone, one są realizowane. Mamy świadomość oczywiście tego, że i tutaj też firma, która buduje halę sportową, też dała nam taki sygnał, że jest problem z pracownikami, że może być problem z wydłużeniem terminu, no ale na razie o innych inwestycjach nie mówimy, choć to nie jest katalog zamknięty, bo zaraz z rozwojem sytuacji też będziemy reagować na bieżąco. Będąc odpowiedzialni za miasto, podejmujemy decyzje wyprzedzające. Nie możemy po prostu czekać, aż będzie się skrajnie, niektóre sprawy nie będą po prostu mogły być realizowane i stąd takie spotkanie, stąd właśnie taka rozmowa i co do tych tematów, które przedstawił pan prezydent, jesteśmy absolutnie zgodni. Ktoś zadał pytanie odnośnie sportu i tak dalej, i tak dalej. Ten temat na pewno jest przed nami i to tak odpowiedzialnie będzie. W tej chwili nie będziemy płakać nad różami, kiedy płoną lasy. Jesteśmy zgodni wszyscy radni. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy inwestycje, które w tej chwili zostały odłożone, wrócą. Będziemy mogli upiększać nasze miasto, a w tej chwili najważniejsza jest dla nas sytuacja za granicą i wszyscy trzymamy kciuki za walczących tam, ponieważ również od tego zależy
nasz dalszy los. Najważniejszą rzeczą jest, że te główne inwestycje nasze, czyli hala, CEZIP, ulica Chrobrego, będą kontynuowane i te inwestycje będą zakończone. To jest bardzo ważne. Z mniejszych inwestycji zawsze można zrezygnować, żeby właśnie poświęcić te inwestycje innym, wyższym celom, bo akurat jest taka sytuacja, a nie inna i myślę, że to wszyscy rozumiemy.